porozmawiamy sobie o zawodach. Ale zanim pokażę Wam obrazki, chciałabym się Was zapytać, czy Wy wiecie, jakie zawody wykonują Wasi rodzice? Czym zajmują się Wasi rodzice? Mój tata... Pola powie, dobra, słucham. Gra. Twój tata gra na czym? Na gitarze. Na gitarze, świetnie. A mama co robi? Siedzi u nas w gabinecie, super. Kto chciałby jeszcze powiedzieć, czym zajmują się? Ja! O, Elenka, słucham. Moja mama kiedyś mi ścinała włosy. Ale czym zajmuje się Twoja mama? Gdzie pracuje Twoja mama? Pracy. W jakiej pracy? Chyba u nas w przedszkolu, co? Tak. A uczy czego, wiesz? Angielskiego. Angielskiego, bardzo dobrze. Mikołaj chciałby jeszcze coś powiedzieć. Moja mama mi dzisiaj zmyła włosy i mam fryzurę teraz. Czyli twoja mama jest fryzjerką? Tak. Tak? Moja też. Idę sprząta i wszystko robię, czyli ma super moc. Rozumiem. Ale nie sprząta mojego pokoju. Bardzo dobrze. Mam nadzieję, że ty sam sprzątasz swój pokój, Mikołaj. Tak, tylko trochę mi pomagała. Bardzo dobrze. Okej, kochani, słuchajcie. Pokażę Wam obrazki. Jestem ciekawa, czy rozpoznacie te zawody, ok? Jesteście gotowi? Tak. Dobra, to pierwszy obraz. Fryzjer. Bardzo dobrze, fryzjer. Byliście kiedyś u fryzjera? Tak. Kto był ręka do góry? Ja! Ja byłem, ja miałam u mamy, a nie byłam. Ja też byłam. Ok. Drugi zawód. A ja byłam. Piłkarz. Piłkarz, bardzo dobrze, piłkarz. Idę z piłką. Ok. Farmer albo rolnik. Świetnie. Kucharz. Bardzo dobrze. Muzyk. No brawo, kochani. Pilot. No idealnie, brawo. Pilot. Lekarz. Malarz, to wszystko jest chyba za proste dla Was. Co nie? Kierowca. Bardzo dobrze, kierowca. Słuchajcie, kochani. Nie, to jest, kochani, kierowca. Przygotowałam dla Was również przedmioty, które pasują do danych zawodów. I uwaga, kochani. Do kogo pasuje piłka? Piłka. Do tego. Okej. Do piłkarza. Świetnie. Do kogo pasuje samolot? Do pilota. Do pilota. Bardzo dobrze. Do kogo pasuje łyżka? Do kucharza. Do kucharza. Do kogo pasuje krówka? Do rolnika. Do rolnika. Świetnie. Do kogo pasuje szczotka? Do fryzjera, gdzie tutaj? O, tutaj mamy fryzjera. Do kogo pasuje pędzel? Do malarza. Do malarza, świetnie. Do kogo pasują cymbałki? Do muzyka. Do muzyka, bardzo ładnie. Do kogo pasują tabletki? Do doktora. Do doktora, do lekarza. I ostatnie, do kogo pasuje samochód? Do kierowcy. Super, brawo, świetnie Wam poszło.